Po co jest chrześcijaństwo? Po to, żeby ludzie się bardziej kochali, a może po to, aby bardziej rozumieli Boga, a może w końcu w tym celu, aby zapanował jakiś ogólny moralny porządek. Wszystko jest po części prawdą i nawet można powiedzieć, że całkowicie prawdą, ale to nastąpi po jakimś czasie. A Jezus przyniósł rzeczywistość nową, która wymaga pewnego wprowadzenia i dlatego następuje rozłam. Ludzie nie lubią rzeczy nowych, bo wolą te, do których się przyzwyczaili. Dlatego w różnych trudnościach i bólach będą się rodziły idee chrześcijaństwa. Nasza chrześcijańska misja na początku polega więc na tym, abyśmy przedstawiali innym rzeczy, które nie zawsze są im po drodze. Bo w końcu chrześcijaństwo to nie jest tylko oazowe przytulasy i komentowanie Bóg Ciebie kocha, obojętnie co by się wydarzyło, tylko to jest pewien trud, twardy orzech do zgryzienia. I nie można o tym zapominać, aby przypadkiem nie okazało się, że bardziej głosimy siebie, a nie samego Boga.